Dorota Wellman, ceniona i uwielbiana dziennikarka, obchodziła 2 marca swoje 63. urodziny. Mimo że od lat jest postacią znaną i rozpoznawalną w mediach, Wellman zachowuje dużą dozę prywatności, rzadko dzieląc się szczegółami swojego życia osobistego w mediach społecznościowych. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w pracę są jednak dobrze znane publiczności, szczególnie w kontekście długotrwałej współpracy z Marcinem Prokopem. Razem tworzą zgrany duet od 22 lat, początkowo występując w programie śniadaniowym Telewizji Polskiej, by następnie, w 2007 roku, przenieść się do TVN, gdzie do dziś prowadzą Dzień Dobry TVN. Ostatnio jednak Wellman pojawia się w telewizji rzadziej, co jest spowodowane jej walką z poważnymi problemami zdrowotnymi. W lipcu, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, dziennikarka podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z przewlekłą migreną, schorzeniem, które dotyka ponad 2 miliony Polaków. Migrena ta, jak wyjaśnia, jest dla niej nie tylko źródłem bólu, ale również poważnym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu. Wellman zwraca uwagę na bagatelizowanie problemu migren w społeczeństwie, podkreślając jednocześnie, jak ciężka i przewlekła może być ta choroba. Historia Wellman jest ważnym przypomnieniem, że nawet najbardziej publiczne postacie mogą zmagać się z prywatnymi problemami zdrowotnymi, które mają znaczący wpływ na ich życie zawodowe i osobiste. Jej otwartość w rozmowie na temat migreny może pomóc zwiększyć świadomość na temat tej choroby i zmienić sposób, w jaki jest ona postrzegana w społeczeństwie. Przewlekła migrena, z którą zmaga się Dorota Wellman, stanowi poważne wyzwanie w jej życiu zawodowym i prywatnym. Opisując swoje doświadczenia, dziennikarka podkreśla, że migrena to nie tylko ból głowy, ale choroba, która potrafi całkowicie wyłączyć z codziennego funkcjonowania, uniemożliwiając nawet wykonywanie obowiązków zawodowych. Oświetlenie i konieczność utrzymania dobrej formy na antenie stają się nieosiągalne, kiedy migrena atakuje z pełną siłą. Wellman wskazuje na brak skutecznego lekarstwa w jej przypadku, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jednak z czasem, szczególnie po menopauzie, zauważyła znaczącą poprawę. Dziennikarka odnosi się do swojej długotrwałej walki z migreną, wspominając, że problemy te zaczęły się już w wieku 13 lat i były częścią jej życia przez wiele dekad. Wspomina również o genetycznym aspekcie choroby, odziedziczywszy skłonność do migren po ojcu. Relacja Wellman z migreną jest przykładem, jak przewlekłe choroby mogą wpływać na życie i karierę, a jednocześnie jak zmiany życiowe i etapy, takie jak menopauza, mogą wpłynąć na ich przebieg. Otwartość dziennikarki na temat swoich doświadczeń z migreną podkreśla ważność mówienia o problemach zdrowotnych i ich wpływie na życie zawodowe oraz osobiste. Jej historia może służyć jako źródło wsparcia i zrozumienia dla innych, którzy borykają się z podobnymi dolegliwościami, a także przyczyniać się do zwiększenia świadomości na temat migreny jako poważnej i często bagatelizowanej choroby. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.